To jest mój maraton, 12. maraton Jana Kolbaczyńskiego po ziemi kodańskiej, piszczackiej. Jeżeli teraz przebiegnę, to będzie mój 211. maraton. Głównym organizatorem to jest firma Edwood. Podziękowania Daniel Tomaszuk, Edward Tomaszuk, bardzo dziękuję. Nadleśnictwo Chotyłów, gmina Kodeń, gmina Piszczac. Ile zawodników zapisało się do zawodów? Tak około 40. No. Jak będzie wyglądała trasa? Ta trasa będzie polno-leśna, będziemy biegli drogami polno-leśnymi. Start i meta z miejscowości Rabcze, koło państwa Saczewków. Pobiegniemy w stronę szosy Dobromyśl. Wrócimy się, będziemy biegli przez miejscowość Zachorów, Trojanów, z powrotem do Rabcza. To jest 40 km. 42 km, 195 m. Jest to najstarszy maraton, czyli 12 w naszym województwie lubelskim. Ja tam ten sam organizator, to jest mój maraton Jana Kolbaczyńskiego po ziemi kodańskiej, piszczackiej. Zorganizowałem, wymyślałem, musiałem rowerem jechać, jeździć po sponsorach wszystkich, szukać i z powrotem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Powitam wszystkich biegaczy, którzy przyjechali na mój maraton Jana Kolbaczyńskiego po ziemi kodańskiej, piszczackiej. To jest mój 12 maraton organizowany przeze mnie. To 210 maraton, ale jak ukończę, to będzie 211. Cieszę się bardzo, że tutaj w Kodniu przyjeżdżacie dla siebie, żeby ukończyć bieg, ale na pewno przyjeżdżacie dla Janka, tak. Dla naszej ikony tutaj Podlasia. Zbiegał się nam chłop, bo pamiętam, troszkę wyższy był, ale to może żartobliwie. Ale ambitny. Jak kiedyś mi opowiadał o tych biegach w Ameryce, to po prostu nie wierzyłem. Musiałem zapytać kogoś innego, czy mówi prawdę. Mówi prawdę. Był tam, biegał, wielki pasjonat. Dziękujemy wam, witamy was na naszej pięknej ziemi podlaskiej. Cześć, ale wiem, że z całej Polski, z Torunia, z Bydgoszczy, kiedyś z Warszawy. Także witam wszystkich serdecznie i życzę wszystkim ukończenia biegu. To najważniejsze. Szanowni Państwo, też witam was bardzo serdecznie na ziemi kodańskiej, na tym 12. maratonie Jana Kolbaczyńskiego. Przed Państwem 42 km zmagań z dystansem i własnymi słabościami. Życzę Państwu, abyście pokonali te własne słabości, pokonali ten dystans i żebyście osiągnęli jak najlepsze czasy. Bo wiem, że tutaj miejsca raczej nie są ważne, bo wy tam raczej macie jakieś swoje inne rynki. Także powodzenia życzę, dobrego biegu i żeby ta pogoda wam dopisała. Obejrzał, udało się, brawo!